Fabian, bezbramkowy remis dziś w Łodzi, na pewno mecz walki, mecz też takiej gorącej atmosfery na trybunach, ale jednak czegoś tam zabrakło, żeby tutaj wywieźć 3 punktów z Łodzi. Jak ty na gorąco tak oceniasz to spotkanie z perspektywy boiska? No, wielka szkoda, bo mieliśmy cały mecz praktycznie pod kontrolą i stwarzaliśmy dużo sytuacji, tylko no, brakowało skuteczności tej zimnej krwi pod bramką Widzewa. No i co, możemy żałować, bo straciliśmy dzisiaj 2 punkty. Oba zespoły w ostatnich meczach zdobywało dużo bramek, nie traciło natomiast żadnej. Dzisiaj widzę, w czymś nas zaskoczył, bo można było przypuszczać, że oni też będą grać jeszcze bardziej ofensywnie, tak jak w poprzednich spotkaniach, a szczególnie w drugiej połowie się cofnęli. Czy nas zaskoczył? Myślę, że nie. Wiedzieliśmy, co Widzew będzie chciał grać. Wiedzieliśmy, że będą grali tylko w sumie długą piłką na swojego napastnika i tak naprawdę mieliśmy wszystko pod kontrolą, poza tam jedną kontrą w drugiej połowie, gdzie oddali strzał, ale Wladan wybronił to. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no mieliśmy mecz pod kontrolą, tylko brakło nam skuteczności i tutaj musimy nad tym popracować, bo no, graliśmy ostatnio sparing z Górnikiem i ta skuteczność była na najwyższym poziomie, a dzisiaj tego zabrakło. Wypełniony stadion, dużo także kibiców z Częstochowy, kapitalna atmosfera na trybunach. Dla Was, dla zawodników to jest odczuwalne na boisku, czy gdzieś tam jesteście typowo skupieni na grze? Nie, no na pewno fantastyczna atmosfera i bardzo fajnie się gra na takich stadionach, przy takiej publiczności, ale my poza tym, że słyszymy, to nie zwracamy na to uwagi. No, staramy się robić swoje i przy takiej publiczności pokazać z jak najlepszej strony. Ten październik jest bardzo intensywny, jeszcze 6 meczów przed nami. Najbliższy już w czwartek z Piastem Gliwice i kolejna szansa, żeby wskoczyć na ten fotel lidera, więc no pewnie będzie duża chęć z Waszej strony, żeby w czwartek w Gliwicach zdobyć 3 punkty i faktycznie zasiąść w fotelu lidera. No tak, no najbliższy mecz już w czwartek i tak naprawdę szybko możemy się zrehabilitować po tym dzisiejszym jakby niepowodzeniu, bo ten punkt nas nie zadowala i na pewno do Gliwic pojedziemy po 3 punkty. Tego się trzymamy. Dzięki za dzisiaj, dzięki za walkę. Dziękuję bardzo. Dzięki, Fabian.